Witam Państwa w 15 już programie 20 lat temu w Sieradzu. Dziś bez przydomka, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, bo 20 lat temu na świecie już był nasz gość. Witam serdecznie Cię, Mirku. Mirosław Paszkowski, znany bardzo dobrze sieradzanom i nie tylko, bo przez wiele lat był dyrektorem Liceum imienia Kazimierza Jagiellończyka i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu. I z tego powodu się dzisiaj spotykamy, ponieważ właśnie w lutym 2018 roku mija 40 lat od powołania tej instytucji przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Województwa Łódzkiego, bo wtedy mieliśmy województwo. Ale dodam to, że województwa sieradzkiego. Krzysiu, ja się cieszę, że ty jesteś jedyny spośród ludzi, którzy ocierali się o oświatę sieradzką, który pamiętał o tym, że ta szkoła kończy właśnie w tym roku 40 lat. Chcę ci powiedzieć, że byłem mile zaskoczony, kiedy zadzwoniłeś do mnie i mówisz, pamiętasz, jak to było 40 lat temu, kiedy powoływano tą szkołę. Co prawda nie ją powoływałem. Wtedy na dyrektora zespołu szkół nr 3, w skład którego wchodziło nowo powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego i Liceum Kazimierza Jagiellończyka, został powołany pan Jerzy Paszkowski, mój poprzednik, po którym w roku 83 objąłem tą zacną schedę do kontynuowania jego dzieła i dzieła nauczycieli, którzy w tych szkołach pracowali. Trwało to tak do roku 96, kiedy CKU rozłączono zespół szkół nr 3 i wydzielono Centrum Kształcenia Ustawicznego jako samodzielną placówkę. Wówczas w konkursie, który został ogłoszony na dyrektora, wystartowałem i zostałem powołany przez Kuratorium Oświaty w Sieradzu na dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego. I tym dyrektorem byłeś lat? Tym dyrektorem byłem 10 lat do kolejnego konkursu, który niestety nie był już dla mnie przeznaczony, mimo że miałem jeszcze kilka planów do zrealizowania. Ale zostawiłeś bardzo zacną następczynię twoją, z którą pracowałeś, panią Gudowicz. Panią Gudowicz. Była Wanda Gudowicz, moim zastępcą. Znakomicie sobie dawała radę. Pamiętam początki, kiedy oddzielono Centrum Kształcenia Ustawicznego, wydzielono zespołu szkół nr 3. W Centrum Kształcenia Ustawicznego pracowały na pełnych etatach dwie osoby. Ja i pani Andryszczak, która była nauczycielem biblioteki. Późniejsza pani dyrektor Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Dopiero później, w wyniku starań, ta kadra powiększała się o stałych nauczycieli, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i specjalistów z przedmiotów zawodowych, bo chcę dodać, że my byliśmy Centrum Kształcenia Ustawicznego, które obejmowało i kształcenie w zakresie szkoły średniej i w zakresie szkół policjalnych. I na przykład w szkole średniej prowadziliśmy klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz tak zwane średnie studia zawodowe. Przez pewien czas było nieprawnie nazywane technikum włókiennicze, chociaż powinno się nazywać technikum młodzieżowe i wiele kierunków szkół policjalnych, po których słuchacze otrzymywali tytuł technika w zawodzie. I właśnie ono było bardzo ważne w tej ścieżce kształcenia ludzi dorosłych. Prawda? My sobie nie zdajemy z dzisiejszego punktu widzenia, jak ważne, bo już tam po dwóch, trzech latach, czy nawet powiedzmy, że po czterech działalności, to CKU wydawało 500 dyplomów ludziom, którzy uzupełniali wykształcenie, więc znaczenie ogromne. Tak, było to ważne w sytuacji, kiedy było olbrzymie bezrobocie. Było naprawdę cenne to, że zagospodarowywaliśmy czas. Ludzie mogli zmienić zawód. Tak, a niektórzy zdobywali drugie czy trzecie kwalifikacje właśnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chcę jeszcze tutaj dodać, że centrum było znaną placówką nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Zostaliśmy uznani jako jedno z 15 wzorcowych centrów w Polsce.
żadna placówka sieradzka takiego znaczenia i takiej rangi nie miała. Chcę dodać, że Centrum Kształcenia Ustawicznego to nie tylko Sieradz, ale mieliśmy swoje filie w Zduńskiej Woli i w Wieluniu. Ta filia wieluńska została potem włączona do zespołu szkół numer 1 w Wieluniu. Filia w Zduńskiej Woli została zlikwidowana już teraz 2-3 lata temu. Tam kierownikiem i wicedyrektorem tej filii był obecny prezydent miasta Zduńska Wola. Pan Piotr Niedźwiecki, przypomnijmy, dla porządku. Pan Piotr Niedźwiecki. Również mieliśmy ośrodki kursowe za zgodą pani kurator Kałużyckiej w Łasku, w Poddębicach, w Kolumnie, w Warcie, w Błaszkach i w Wieluniu. Tam prowadziliśmy również egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół i kursów zgodnie z programami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja nie ukrywam, mam olbrzymią satysfakcję, że po pierwsze wspomniałeś o tym, chcę zrobić z tego materiał, a po drugie spotykam się z wieloma słuchaczami, którzy naprawdę z sympatią wspominają te czasy, kiedy mieli możliwość uczyć się w tej placówce. Wspaniali nauczyciele, których przy tej okazji chcę pozdrowić, ci, którzy ze mną pracowali. Wielu z nich na emeryturę odeszło, kilka osób niestety zmarło, ale nie ukrywam, że są to dla mnie pełne wspomnień, sympatycznych wspomnień chwile. Zresztą dyrektorzy, jak tu przyjechali na inaugurację Roku Oświatowego Ogólnopolską, jednej rzeczy, której mi zazdrościli, oprócz budynku, to właśnie kadry nauczycielskie, jaką udało mi się wtedy zgromadzić. Zapytam o ciekawostkę. Czy jest ktoś, kto przez te 40 lat przepracował? Czy jest taka nie osoba? Nie ma takiej osoby. Niestety nie ma takiej osoby. Ostatnie, właściwie praktycznie wielu tych nauczycieli pracowało od momentu wydzielenia CKU. Natomiast najdłużej pracowali niektórzy nauczyciele, którzy byli zatrudnieni na stałe w liceum ogólnokształcącym. Na przykład bardzo długo ze mną pracowała pani Irena Jarzębowska, pan Zenon Cybulski, czy pan Jan Stachura, czy nawet pani Górkowa. A więc w tym pewnym okresie, kiedy nie było pełnego obsadzenia kadrą nauczycielską etatową, korzystałem z bogatego źródła, jakim była kadra wysoko kwalifikowana liceum ogólnokształcącego, z którą to kiedyś również wcześniej współpracowałem z dużymi sukcesami. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest, dalej funkcjonuje, prawda? Ale jego znaczenie jest inne i jest trochę w innym kształcie. Niestety można powiedzieć, że niby funkcjonuje, bo centrum zostało włączone w ubiegłym roku w skład Centrum Kształcenia Zawodowego. Nie wiem, czym kierowano się, podejmując taką decyzję przez Radę Powiatu, bo wydaje mi się, że to była nie najlepsza decyzja, bo powoływanie się na to, że w innych powiatach te szkoły również działają właśnie w takim połączeniu, było spowodowane, że powstawały już jako jednostki kształcenia zawodowego i ustawicznego albo kształcenia ustawicznego i zawodowego. Tutaj sztucznie połączono dwa zespoły, dwie placówki oświatowe, każda o innym profilu i dzisiaj nie ukrywam, że jest takie chyba rozdwojenie, co i w jakim zakresie powinno być, jak powinno wyglądać to współdziałanie między obiema placówkami. Zobaczymy, jak się to będzie dalej kształtowało, ale jak ja na to patrzę, to jest powolne chyba wygaszanie Centrum Kształcenia Ustawicznego. I obym się mylił z tą informacją. Zanim zaprosimy do oglądania materiałów archiwalnych z archiwum, tym razem twojego archiwum, z archiwum Mirosława Paszkowskiego, powiedz, jakie to są materiały? Z jakich lat? Na 25-lecie, wtedy już byłem emerytem, poprosili mnie nauczyciele, którzy ze mną współpracowali, żebym przygotował takie wprowadzenie do tej uroczystości. Zebrałem również wtedy materiały związane z pierwszymi decyzjami o powołaniu Centrum Kształcenia Ustawicznego. Materiały, jak wyglądał rozwój tej szkoły. Powinny być dane statystyczne w latach, jak kształtowała się liczba absolwentów.
Są również materiały z Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Warszawie, na które byliśmy zaproszeni. Tam tylko 4 centra kształcenia ustawicznego z Polski były zaproszone, w tym Sieradz. Są materiały z międzynarodowych firm symulacyjnych, na które nasza firma symulacyjna i nauczyciele wyjeżdżali na wymianę doświadczeń, między innymi do Lipska, do Norymbergi, na Międzynarodowe Targi w Zielonej Górze, czy na wystawę edukacyjną do Brukseli. Nauczyciele zdobywali wiedzę nie tylko na studiach podyplomowych, ale również za granicą. Mam taką satysfakcję, że udało mi się wysłać nauczycieli do Irlandii na kursy, do Wielkiej Brytanii, do Szwecji, do Niemiec, do Włoch. A więc te szanse zdobywania nowoczesnej wiedzy i nowoczesnych technik edukacyjnych mieli nauczyciele bardzo dostępne. I na przykład takim owocem współpracy z Niemieckim Uniwersytetem Ludowym było dofinansowanie znaczną kwotą pieniędzy powstającej w tym nowym budynku firmy symulacyjnej. Firma symulacyjna była czymś w rodzaju warsztatu, w której praktycznie słuchacze mogli weryfikować swoją wiedzę teoretyczną w symulowanym przedsiębiorstwie. Taki materiał również i informacja znajdują się w tych archiwalnych dokumentach, które Tobie przedstawiłem. Zapraszamy zatem do obejrzenia tych archiwalnych materiałów. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową dla dorosłych. Powołane w 1978 roku, zatrudnia 50 nauczycieli i kształci około 2500 słuchaczy. Nowoczesna placówka posiada 12 izb lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, pracownię biurowości, bibliotekę i mediotekę. Tworzono doskonałe warunki do kształcenia i samokształcenia dorosłych. Kształcimy w zakresie szkoły średniej i policjalnej oraz na wielu kursach zawodowych, głównie w zakresie ekonomii, turystyki, informatyki, biurowości, handlu oraz marketingu. Ważnym ogniwem centrum jest pracownia symulacyjna Kering. Firma symulacyjna Kering przy CKU w Sieradzu powstała w 1997 roku. Jest przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym, funkcjonującym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma Kering została powołana w celu zapoznania słuchaczy i uczniów z zasadami praktycznego funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki rynkowej, możliwości praktycznego sprawdzenia zdobytych na zajęciach teoretycznych wiadomości z wyżej wymienionego zakresu, odbycia stosownej praktyki lub wstępnego stażu pracy, doskonalenia pracujących w zakresie nowoczesnych technik i organizacji pracy, szkolenia bezrobotnych, aktualizacja wiedzy zdobytej w szkole, przygotowanie ich do pracy w przedsiębiorstwie w określonej grupie stanowisk. Przyjąłem tę propozycję Rady Pedagogicznej i Dyrekcji, aby na dzisiejszej uroczystości podzielić się z Państwem moją wiedzą o dorobku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Być może wynikało to z faktu, że po części byłem współtwórcą tej tradycji, tej historii. Może przez sentyment do tego, ile lat spędziliśmy tutaj razem z nauczycielami i pracownikami centrum. Przepraszam, że mimo silenia się na jakiś obiektywizm, moje wystąpienie może być czasami skażone osobistymi przeżyciami, co może wypaczyć po części osiągnięcia CKU z perspektywy czasu. Ale może do rzeczy. Wiele lat trwało przekonanie, że edukacja człowieka kończy się na kolejnym etapie nauki szkolnej. Ukończenie kiedyś jakiegokolwiek etapu kształcenia wystarczało praktycznie do końca życia. Zabezpieczało byt, stałą pracę, wynagrodzenie, a później, tak jak dla mnie, emeryturę.
Dopiero gdy dotarło to do świadomości, że postęp wymaga doskonalenia przez całe życie, postanowiono zinstytucjonalizować kształcenie ustawiczne. Ma przejrzony służyć modernizacji kształcenia, nadążaniu za zmianami cywilizacyjnymi. Inaczej powinno objąć całe życie człowieka i powinno być utożsamiane z oświatą, nie tylko utożsamiane z oświatą dorosłych. Powinno być uważane jako stwarzanie warunków do pełnego rozwoju, przystosowania do nowych grup społecznych. Sądzę, że twórcy pierwszego rozporządzenia o Centrach Kształcenia Ustawicznego może nawet nie przeczuwali, a może intuicyjnie przeczuwali, że Polska za 15 lat będzie w okresie transformacji i że przez te pierwsze 15 lat nauczyły się, jak sprostać wymogom kształcenia ustawicznego w okresie po 90. roku. Z tej perspektywy uważam, że to rozporządzenie było pewnym proroctwem. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu, ja bym prosił może o zgaszenie tego światła przy tej części, utworzono decyzją nr 3 kuratora oświaty wydawane z dnia 24 stycznia 1978 roku z mocą od 1 lutego 1978 roku, czyli praktycznie 25-lecie powinniśmy obchodzić parę miesięcy wcześniej. Powołano centrum na bazie placówek filialnych szkół dla pracujących, usamodzielniając je i włączając w struktury Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pierwsze centrum ulokowano w budynku Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka i wraz z tą szacowną placówką utworzono zespół szkół nr 3. Kierowanie tym zespołem powierzono wspomnianemu już tutaj panu Jerzemu Paszkowskiemu, ówczesnemu dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego i panu Józefowi Mizerze, wicedyrektorowi tego zespołu. W roku 1979 kierownikiem Wydziału Zaocznego został pan Jan Stachura, późniejszy wicedyrektor zespołu szkół nr 3, a obecnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Takie połączenie placówek, co było na pewno plusem, umożliwiło dostęp słuchaczy do bogatej bazy dydaktycznej, która została zgromadzona w Liceum Ogólnokształcącym i skorzystania z kadry dydaktycznej liceum. Wprowadzenie na sieradzki rynek nowych placówki oświatowych władze próbowały nadać wysoką rangę. Zaraz niedługo po wydaniu tego zarządzenia władze zleciły panu Jerzemu Paszkowskiemu zorganizowanie centralnej uroczystości zakończenia roku oświaty dorosłych, co miało miejsce 23 czerwca 1978 roku. 20 lat po otwarciu Centrum Kształcenia Ustawicznego o początkach placówki mówiłem w ten sposób. I to wszystko w kolejnym programie 20 lat temu w Sieradzu. Za uwagę dziękuję Państwu Krzysztof Lisiecki i mój gość Mirosław Paszkowski. Jeszcze raz dziękuję Ci, Krzysztof, że przypomniałeś sobie, byłem mile zaskoczony tym. Dziękuję, że dzięki się wiedza o Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu nie gaśnie. Wydaje mi się, że spotka się z wieloma wyrazami wdzięczności od słuchaczy i nauczycieli, którzy ze mną współpracowali, że ktoś taki jak Ty chciał na nowo odświeżyć wiedzę o tej placówce. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.